Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzisiaj znowu z cyklem pytań i odpowiedzi, mam nadzieję, trafnych. Pierwsze pytanie. Niemcy sięgają po nowe odkrywki dla węgla brunatnego. Czy Polska podąży tą drogą, tą samą? No, mamy co do tego duże wątpliwości, dlatego że widzimy, co się dzieje ze złożem złocze. Kopalnia Bełchatów pracuje obecnie na złożu, które się szczerbuje. Ja myślę, że nie później niż do roku 2035 węgla po prostu zabraknie dla elektrowni Bełchatów i wtedy trzeba sięgnąć po złoże złocze. Niestety, żeby to zrobić, trzeba te działania rozpocząć już dziś, a w rządzie wyraźnie widać, że nie ma woli do tego, żeby otworzyć tą inwestycję. To bardzo dziwne, dlatego że jak pan wspomniał, w Niemczech nie boją się sięgać po nowe złoża węgla brunatnego. Niemcy zużywają około 150 milionów ton węgla brunatnego na potrzeby własnej energetyki. Sprowadzają też węgiel kamienny na własne potrzeby. Tymczasem w Polsce ta inwestycja stoi. Bez tej inwestycji wypadnie nam elektrownia, która daje 20% mocy energetycznej dla naszego kraju. I to oznacza po pierwsze wzrost cen prądu, a po drugie wyłączenia tego prądu dla odbiorców przemysłowych, a być może nawet dla odbiorców indywidualnych. Trzeba jak najszybciej rozpocząć działania w kierunku rozpoczęcia inwestycji na odkrywce złoczek i my w tym kierunku podążamy. Chcemy do tego doprowadzić, nasz związek jest bardzo aktywny w tej sprawie. Uruchomienie złoczewia to wiadomo, ale wszyscy tutaj z naszych dygnitarzy mówią o zwiększeniu wydobycia w Polsce. No, to jest. Czy jest jakaś szansa, że. Bo wszyscy mówią, ale jest to samo, co pan przewodniczący mówił 2 lata temu, że trzeba zwiększać, ale nadal nie ma żadnych ruchów w tym kierunku. Cały ubiegły rok słyszeliśmy od polityków rządzących, że będzie zwiększenie wydobycia. Skończyło się, jak się skończyło, to znaczy wydobyliśmy mniej węgla niż planowaliśmy. Od początku tego roku również słyszymy, że będzie zwiększenie wydobycia. Cały czas politycy PiS-u nam to powtarzają, ale niestety nie widać nic, aby coś w tej sprawie się działo. Gdybyśmy 1,5 roku temu, jak postulowaliśmy, rozpoczęli prace związane ze zwiększeniem wydobycia, to ten węgiel z nowych pokładów już by się sypał. My mamy bardzo konkretne propozycje w tej sprawie, no tylko nie mamy z kim na ten temat rozmawiać, tak? Dlatego że ciągle słyszymy o tym, że jakieś działania będą miały miejsce i nic w tej sprawie się nie dzieje. Było spotkanie w sprawie kopalni Sośnica z udziałem wojewody, z udziałem posłów PiS-u. Czekamy na kolejne spotkanie z udziałem wiceministra. Mamy nadzieję, że to spotkanie szybko się odbędzie, dlatego że w bardzo szybkim tempie możemy uzyskać węgiel ze złoża kopalni Sośnica z partii N. To jest złoże bez obecności metanu, więc tutaj mamy dodatkową korzyść i to wydłużyłoby żywotność kopalni Sośnica o około 10 lat i dałoby nam około 8 milionów ton dodatkowego dobrego węgla energetycznego. Cały czas czekamy na decyzje dotyczące przyszłości kopalń ludzkich. Tam mieliśmy podpisane z rządem porozumienie, w którym była mowa, że jeżeli przeprowadzone zostaną analizy i potwierdzi się występowanie węgla koksowego w tych kopalniach, to będziemy działać na rzecz przestawienia tych kopalń na wydobycie węgla koksowego. Te wszystkie analizy potwierdziły obecność węgla koksowego. Możemy na bazie tych kopalń budować nowy koncern chemiczny, który będzie zajmował się również wydobywaniem węgla koksowego. I zamiast tego słyszymy, że kopalnia Bielszowice będzie miała na razie wydłużoną żywotność zaledwie o 2 lata. No to w żaden sposób nie rozwiązuje tego problemu. Ja już nie mówię o większych inwestycjach dotyczących kopalni Ziemowit, Piast, Mielin Północ, czy choćby kopalni Bolesław Śmiały, złoże Zara Wędowskim. To są bardzo konkretne rzeczy, na które my oczekujemy. Tymczasem nic w tej sprawie się nie dzieje. Ten rok, wbrew temu, co twierdzą rządzący, będzie jeszcze gorszy niż poprzedni. Dlatego wszyscy, którzy mają kupić węgiel, nie go kupują już. Zwłaszcza powinni to robić właściciele gospodarstw, które są opalane węglem, a ich jest w Polsce 4 miliony. Dlatego, że węgla, zwłaszcza grubego, w Polsce znowu zabraknie.
bo policzmy, 4 miliony gospodarstw indywidualnych opalanych węglem, to jest od 10 do 12 milionów ton węgla grubego. I teraz tak, Polska Grupa Górnicza wyprodukuje nie więcej niż 1,5 do 2 milionów ton tego węgla. Tauron wydobycie wyprodukuje około 1 miliona ton węgla. Pozostałe kopalnie, plus Jastrzębska Spółka Węglowa, jeżeli tu będzie około 1 miliona ton węgla, to będzie bardzo dobrze. No więc sami produkujemy nie więcej niż 4 miliony ton węgla grubego dla gospodarstw indywidualnych. Jak powiedziałem, na rynku potrzebujemy go około 10-12 milionów ton. Z tego wyraźnie widać, że zabraknie 6 milionów ton na tym rynku. Nie mamy skąd go wziąć, więc znowu statkami będziemy sprowadzać ten węgiel z odległych zakątków ziemi. Tylko że żeby wysiać 6 milionów ton węgla grubego, będziemy musieli kupić 20 milionów ton niesortu. A wiemy, że już porty są zawalone. Ja byłem parę dni temu w Gdańsku, więc widziałem te porty. To wszystko, połowa z tego, co tam leży, to za kilka miesięcy będzie w mieszkaniach Gdańszczan, Gdynian i mieszkańców Sopotu, bo to wszystko wyfrunie. No to nie jest węgiel, to jest jakiś pył, który będziemy mieli, który okoliczni mieszkańcy będą mieli w swoich domach. Ale porty są zawalone, nie ma jak tego rozlokować. Statki z węglem, które już zakupiliśmy, pływają sobie w kółko i nie ma gdzie ich rozładować. Ten węgiel z braku taboru kolejowego przewozi się samochodami, co podraża koszty tego węgla. No i teraz wyobraźmy sobie, że kolejne 20 milionów ton będzie nam musiało zacząć wpływać mniej więcej od września, żeby zaspokoić zapotrzebowanie dla gospodarstw indywidualnych. To jest chore, to jest sytuacja, której nawet nie da się komentować. Tymczasem nasi politycy od półtora roku mówią, zwiększymy wydobywczość polskich kopalń. I mówią. I nic więcej w tej sprawie się nie dzieje. Nikt z nami się w tej sprawie nie spotkał, nikt z nami w tej sprawie nie rozmawia. Poza incydentalnym spotkaniem w sprawie partii na kopalni Sośnicza chcę tutaj swoje podziękowanie wyrazić wojewodzie, bo on wykazał zainteresowanie tym tematem. Poza tym incydentalnym spotkaniem w zasadzie nic się nie dzieje. Ja nie wiem, czym się zajmują politycy PiS-u, ja nie wiem, czym się zajmuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, nie wiem, czym się zajmuje Ministerstwo Środowiska. Na pewno nie zajmuje się tym, żeby zaspokoić potrzeby Polaków, jeżeli chodzi o węgiel do opalania ich własnych domów i węgiel dla energetyki. Mówi się o właśnie o braku węgla, o braku inwestycji, ale tak samo głosy dochodzą, że inwestycje w hutnictwie zaczynają podupadać. Skąd weźmiemy stal na odbudowę Ukrainy? No nie weźmiemy jej, dlatego że już dzisiaj jej nie mamy. My już czarujemy cały świat, żeby zechcieli nam sprzedać jakiś wsad do produkcji wyrobów stalowych. Ja chcę przypomnieć, że Polska zwiększa zużycie stali. Ja chcę przypomnieć, że Polska ma aspirację uczestnictwa w odbudowie Ukrainy. To będzie nie szybko, dlatego że ta wojna szybko się nie skończy, mimo że tego wszyscy byśmy pragnęli, ale już do tego się trzeba przygotowywać. Tymczasem konsolidacja hutnictwa idzie jak po grudzie. Węglokoks jest zakopany w temat pod tytułem ratowanie rynku węglowego, dlatego że bardzo poważnie zaangażował się w to, żeby uratować ten rząd przed katastrofą, sprowadzając ogromne ilości węgla z własnych pieniędzy, kredytując się i w związku z tym brak w tej chwili środków na to, żeby przeprowadzić modernizację hutnictwa, a bez inwestycji w takie huty jak Huta Pokój, jak Huta Łabędy, jak Walcownia Blak w Chorzowie, nie będzie polskiego hutnictwa. My dzisiaj na potęgę sprzedajemy swój własny złom za granicę, za grosze, po to, żeby potem szukać wsadu na produkcję hutniczą w różnych najbardziej odległych zakątkach Polski. I znowu rząd tutaj pręży mózgów i przyjeżdżają premier, wicepremier, różni ważni politycy i mówią tak, za kilka lat w Polsce będzie stała stalownia. No będzie stała stalownia, tylko bez sensu, bo do tego czasu wszystkie huty, które będą mogły produkować z tego, co wytworzy stalownia, upadną. Bez inwestycji i bez pomocy państwa my tutaj nic nie zrobimy. I to trzeba robić już.
I tutaj trzeba pilnie dokapitalizować i hutnictwo, i węglokoks, bo bez pomocy państwa to się nie uda. I jak najszybciej podejmować w tej sprawie decyzję. Jeżeli za 5 lat chcemy odbudowywać Ukrainę, a to jest mniej więcej taka perspektywa, to te działania muszą być podejmowane już. Moi koledzy związkowcy z Huty Pokój, z Walkowni Batory już wysłali pisma do wszystkich świętych w tym kraju. No ale jak wiadomo, to się odbywa na tej zasadzie, że jak jest alarm, to ktoś przyjeżdża, coś poobiecuje i potem pół roku nic się nie dzieje. My na to nie mamy czasu. Ja chcę przypomnieć, że o tych rzeczach, o których dzisiaj mówię, i w hutnictwie, i w górnictwie, my mówimy od 1,5 roku. I od 1,5 roku nie dzieje się nic, więc panowie obudźcie się. Ja wiem, że jest kampania wyborcza, że wy bardzo chcecie się chwalić i składać kolejne obietnice, ale najpierw wypełnijcie te, które złożyliście już jakiś czas temu. Jeśli mówimy o obietnicach, w Polsce za niedługo uruchomi się budowa polskich elektrowni jądrowych. Oczywiście to są dość odległe plany, ale czy sądzi pan przewodniczący, że zabezpieczono komponenty, tak jak paliwo na przykład do reaktorów? Bo za niedługo nie będziemy mieli węgla do konwencjonalnej energetyki, a tu już się nachodzi następny z elektrowniami jądrowymi. My mamy ogromny kłopot z koordynacją własnej polityki i tej surowcowej, i tej przemysłowej, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak? Mamy Ministerstwo Aktywów Państwowych, które pełni rolę takiego stróża mocnego, który pilnuje majątku, który jest w jego posiadaniu. No to jest za mało. Tu trzeba zarządzania, a nie stróżowania nad tym majątkiem. Całą politykę gospodarczą Polski prowadzi Ministerstwo Środowiska. To jest jakiś paradoks, absurd zupełny, w którym Ministerstwo Środowiska decyduje o tym, ile my będziemy potrzebować energii, skąd będziemy brać, o pewnych działaniach inwestycyjnych i tak dalej. Bo to tak się nie da, tak? Musimy natychmiast powołać jakieś ministerstwo, które zajmie się koordynacją naszych działań gospodarczych, także w zakresie energetyki, bo tutaj my mamy ogromne wyzwania. To się nie dzieje. Mamy kłopot polegający na tym, że pod presją Unii Europejskiej szybko schodzimy z własnego wydobycia, rezygnując z takich inwestycji, o których powiedziałem, jak złoże dla kopalni, dla elektrowni Bełchatów w Złoczewie, czy choćby ograniczając moce produkcyjne polskiego górnictwa, mimo że mówimy coś innego. Z drugiej strony ciągle czaruje nas się tym, że za chwilę powstaną elektrownie atomowe, one nie powstaną za chwilę. Jak słusznie pan zauważył, paliwo do tych elektrowni będziemy musieli również importować. Jest w ogóle problem z metalami ziem rzadkich, to są te najbardziej najrzadziej występujące pierwiastki, z których pozyskiwaniem świat ma w ogóle ogromny problem. Ja byłem świadkiem tego, jak taką bardzo dobrą konferencję w tej sprawie zorganizował europoseł Grzegorz Tobiszowski, który o tym mówił, że trzeba o tym myśleć, tak? Bardzo rozsądnie na ten temat wypowiada się prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, który mówi tak: rezygnujemy z węgla, który mamy pod nocem i którego mamy pod dostatkiem, po to, żeby uzależniać się od pierwiastków, które są wydobywane w jakichś krajach, gdzie wykorzystuje się do ich wydobywania dzieci, gdzie nie ma poszanowania dla praw pracowniczych, praw człowieka w ogóle. I my mówimy, że my uniezależniamy własną energetykę, ponieważ uzależniamy się poprzez OZE albo Chińczyków, albo od jeszcze bardziej egzotycznych krajów. To wszystko nie ma w tym wszystkim żadnej logiki. Dodatkowo jeszcze pozwoliliśmy sobie narzucić Unii Europejskiej kolejne rozwiązania, które uderzają w polski przemysł, polskie górnictwo, polską energetykę, ale nie tylko, również w rolnictwo. Mówię tutaj oczywiście o rozporządzeniu metanowym, którym za chwilę będzie się nas ubijać. I tutaj po raz kolejny widać, w jaki sposób działa polski rząd. To znaczy oni jadą do Brukseli, coś podpisują i mówią, będzie dobrze, a za chwilę okazuje się, że nie jest dobrze, tak? I wtedy mówią, nie, myśmy coś zupełnie innego mieli na myśli, myśmy coś zupełnie innego negocjowali. Tak było z KPO, tak było z ETS-ami, tak jest teraz z rozporządzeniem metanowym, tak jest teraz z programem Unii Europejskiej gotowi na 55. No przecież Morawiecki się na to wszystko zgodził, tak? Za chwilę skutki tego będziemy odczuwali na własnej skórze, wszyscy.
wszyscy, nie tylko polska gospodarka, ale również polscy obywatele. I wtedy znowu usłyszymy to, co słyszymy w KPO. No miało być inaczej, tak? Myśmy negocjowali coś innego, myśmy zgodzili się na coś zupełnie innego. Bo to czarowanie polskiego społeczeństwa musi się w końcu skończyć. Ja się bardzo cieszę, że nadchodzą wybory, dlatego że to będzie świetna okazja do rozliczenia tych wszystkich kłamstw i kłamsterek, z którymi mamy do czynienia od szeregu lat, które niestety wpływają na jakość naszego życia. Bo to, po ile, mnie bardzo interesuje to, po ile będzie prąd. Mnie bardzo interesuje to, po ile będziemy płacić za energię, jeżeli chodzi o odbiorców przemysłowych, bo od tego zależy cena chleba. Mnie bardzo interesuje, jaki będzie wpływ tych wszystkich ostatnich rozwiązań wprowadzonych przez Unię Europejską, na które Polska się zgodziła, na cenę samochodu. Bo ja... Jeśli tutaj o samochodach jeszcze mówimy, to wiadomo, że te ceny są, będą zabójcze i tak elektryczne. Mówimy o elektrykach. Tak, tak, o elektrykach. Ale, ale przemysł motoryzacyjny jest siłą napędową polskiej gospodarki, bo chyba bodajże generuje 8%. Ale czy przez politykę właśnie tej Unii Europejskiej nie przeniesie się polski przemysł motoryzacyjny gdzieś do Kazachstanu, powiedzmy, nie wiem, do Mołdawii? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I wkraczamy w kolejny poziom, o którym trzeba rozmawiać. To znaczy coś, co kiedyś było wspólnotą węgla i stali. Mówię o Unii Europejskiej dzisiejszej. Dziś nie ma tam ani węgla, ani stali. Tak? Cały przemysł hutniczy wyniósł się do Azji. Jego ostatnie szczątki są w Polsce, w postaci koncernu, który należy też do Hindusów, czyli Mittala. I to samo będziemy mieli z przemysłem samochodowym. Jeszcze kilka lat temu Polska miała ambicje, żeby produkować około 1 000 000 sztuk samochodów osobowych rocznie. Weszlibyśmy w ten sposób do takiego ekskluzywnego klubu, w którym przemysł motoryzacyjny produkując około 1 000 000 sztuk samochodów osobowych rocznie, no byłby znaczącym graczem. Myśmy już osiągali poziom ponad 800 tysięcy samochodów. Dzisiaj ta produkcja jest wielokrotnie niższa. Ja nie wiem, czy ona, jeżeli chodzi o samochody osobowe w tej chwili w Polsce, osiąga poziom 200 tysięcy. Obawiam się, że nie. Jeśli dyrektywy Unii Europejskiej będą obowiązywać, a będą obowiązywać, bo się na nie zgodziliśmy, podobnie jak inne kraje europejskie, to wówczas czeka nas upadek całego przemysłu samochodowego. Tego tradycyjnego, który produkuje samochody z silnikami spalinowymi. No to jest duża część polskiego przemysłu i duża część śląskiego przemysłu. Oprócz tego, w ślad za upadkiem tych samochodów, tych fabryk samochodów czy montowni samochodów upadnie cały przemysł, który produkuje na rzecz tego przemysłu motoryzacyjnego. A to jest też ogromna część polskiego przemysłu, także tego, który tutaj mieści się na Śląsku, ale nie tylko, bo i na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce i w wielu innych regionach Polski. I nas się czaruje, że to wszystko służy temu, żeby żyło nam się lepiej. No to jest oczywiście bzdura i kłamstwo, dlatego że niewielu będzie stać na samochody elektryczne. Utylizacja tego, co tworzy samochód elektryczny, też jest problemem dla klimatu, a przede wszystkim to jest jedno wielkie oszustwo, dlatego że Europa całkowicie wyzbywa się jakiejkolwiek produkcji, tak? Tylko co z tego? Uzależnia się od wszystkiego. Co z tego, że w Europie, która zużywa 1 000 000 000 szczoteczek do zębów rocznie, nie produkuje się ani jednej sztuki? Co z tego, tak? Co z tego, że w Europie, która zużywa kilka miliardów rękawiczek chirurgicznych, higienicznych... Widzieliśmy to przy pandemii na przykład, tak, maseczki na przykład. I sprowadza się to samolotami, prawda, i robi się wielkie hece, nie produkuje się ani jednej sztuki. Skoro to wszystko potem kontenerami wraca do Europy. No takie najbardziej jaskrawe przykłady to jest to, w jaki sposób walczą z węglem. Ja już powiedziałem, kiedy Unia Europejska rozpoczynała swoją krucjatę klimatyczną, w świecie wydobywano 4 miliardy ton węgla. Dzisiaj wydobywa się ponad 8 miliardów ton węgla i to się rozpędza. Tak? Cała produkcja przenosi się w inne rejony świata i efekty w postaci emisji gazów cieplarnianych są większe niż gdyby ta produkcja odbywała się w Europie. Teraz Unia Europejska bierze sobie na cel kolejne branże, z których najgroźniejszym jest
to, co chce zrobić wobec rolnictwa. No to tutaj wiemy właśnie, że polskie rolnictwo, właśnie chciałem takie pytanie zadać. Polskie rolnictwo, jak będzie wyglądać jego przyszłość? Sytuacja jest dość nerwowa. Ostatnio doszły takie słuchy, że Unia będzie dotowywała wykupienie gospodarstw rolnych, na przykład w Holandii, aby zmniejszyć emisję azotu. Tą tendencję już widać. No, niektórzy się śmieją z tego, że każe nam się jeść robaki, że to jest absurdalne, to jest nierealne i niemożliwe. Ale w tym kierunku idzie Unia Europejska poprzez ograniczenie produkcji mięsa, mleka, dlatego że to też powoduje emisję gazów cieplarnianych, metanu, z którymi Unia tak ambitnie walczy. I na celowniku Unii Europejskiej w ten sposób znajdzie się rolnictwo. Metodami cywilizowanymi chce się to zrobić w krajach rozwiniętych, takich jak Holandia. Tam się oferuje rolnikom ogromne pieniądze za to, żeby odstąpili od produkcji rolnej i zadeklarowali, że nigdy do niej nie powrócą. Ale Polska to jest rolnictwo rozdrobnione. Tutaj ktoś dostanie parę groszy, które wystarczy mu na kilka lat i zakaże mu się produkcji na własnych polach, produkcji we własnych hodowlach i ci ludzie będą tworzyć nowe obszary biedy. To jest polityka, z którą musimy w końcu się rozliczyć, dlatego że to powoduje ogromny wzrost kosztów naszego utrzymania, każdego z nas. To są nieobliczalne pieniądze i to powoduje, że my tak naprawdę cywilizacyjnie się cofamy, jako cała Europa. Bez zmiany polityki Unii Europejskiej nie da się zrobić wiele w Polsce i nie da się zrobić wiele w Europie, dlatego że te wszystkie ograniczenia, które nam się narzuca, powodują, że my nie jesteśmy konkurencyjni, a społeczeństwa europejskie coraz bardziej ubożeją. Ta zmiana jest konieczna i w tym kierunku powinniśmy podążać, aby jej dokonać, dlatego że świat idzie w zupełnie innym kierunku. My jako Europa natomiast uparliśmy się naprawiać ten świat, zresztą bezskutecznie, dlatego że efektów tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej zupełnie nie widać. I to widać po samej Unii Europejskiej. Zużycie paliw kopalnych w Unii Europejskiej nie spadło, tylko wzrasta. Ja już tutaj wspomniałem o Niemczech, które odpalają na nowo swoje elektrownie węglowe i zupełnie się nie przejmują polityką klimatyczną, zwiększając wydobycie węgla brunatnego i sprowadzając paliwa kopalne na swój rynek, aby ratować swoją energetykę. To samo dotyczy innych państw i Polska w końcu musi stosować taką politykę, która jest dobra dla obywateli naszego kraju, dla naszej gospodarki, dla naszego państwa. Zresztą nie tylko mówię tutaj o kwestii suwerenności, ale również zapewnienia dobrobytu i rozwoju dla naszych obywateli, dla naszego kraju. No, my w tej sprawie robimy wszystko, co możemy. Nasz związek jest niezwykle aktywny. Inne związki postanowiły prowadzić taką politykę fajnego pogrzebu, czyli niczego nie ratowania, tylko zgody na to, żeby wszystko pogrzebano i martwią się tylko tym, żeby pogrzeb dobry wyprawić, tak jak na przykład w przypadku górnictwa czy energetyki. Mam tutaj na myśli między innymi zgodę na NABE i kilka innych rzeczy, które się odbywają równocześnie. To nie jest aktywna polityka gospodarcza, która może nam dać szansę. A czy nie sądzi pan przewodniczący, że inne związki czekają takie przeczekanie, kto wygra wybory? Nie, to nie jest kwestia przeczekania. Jedne są martwe i w ogóle już nic nie znaczą. Zajmują się rzeczywiście tylko i wyłącznie kwestiami dotyczącymi jakichś tam trzeciorzędnych rzeczy. Między innymi z utęsknieniem czekają na granty z Unii Europejskiej, które będą mogli prowadzić szkolenia. Nie wiem, jak się górników nie da już przekwalifikować, to teraz energetyków będą przekwalifikować pewnie na fryzjerów dla psów albo pracowników innych branż, które dotknie ta polityka Unii Europejskiej. Inne natomiast są zblatowane z rządzącymi. Tutaj mam na myśli oczywiście Solidarność, która bardzo świetnie udaje taki radykalny związek zawodowy, który krzyczy, bije pięścią w stół, a potem jak gasną światła i za kulisami szybciutko biegnie do swoich ministrów, z którymi się klepie po plecach i robi układy. To są geszefciarze, którzy,
którzy robią ogromne majątki. W ogóle moglibyśmy kilka godzin opowiadać o tym, jak poszczególni przewodniczący tego związku zawodowego uwłaszczają się na różnego rodzaju geszeftach, przejmując części majątków firm, w których funkcjonują. To jest coś nieprawdopodobnego. To w normalnych czasach doprowadziło do wybuchu buntu przeciwko takim praktykom. Tak właśnie powstała Solidarność, że to był przejaw buntu przeciwko związkom zawodowym, które były zblatowane z władzą. Dzisiaj Solidarność jest zblatowana z władzą i nawet tego nie ukrywa na różnego rodzaju imprezkach, które sobie wspólnie organizują, misiach, które tam wykonują i układach, w wyniku których ich ludzie dostają się do spółek, do zarządów spółek, do rad nadzorczych, do fundacji, do różnego rodzaju działalności gospodarczej, które są prowadzone na majątku Skarbu Państwa i tak dalej. W ogóle temat rzeka. No ale to się dzieje, tak? W związku z tym społeczeństwo jest bezbronne, ponieważ nikogo nie ma, kto byłby w stanie stanąć w jego obronie. Opozycja jest tak żadna, że w ogóle nie ma o czym mówić. To są ludzie albo głupi, albo totalnie sprzedani interesom, które są przeciwko Polsce. Mam na myśli interesy realizowane przez komisarzy Unii Europejskiej. No jeżeli na przykład Polsce nakazuje się wyłączyć elektrownię Turów i oni wszyscy krzyczą, że tak, trzeba to jak najszybciej zrobić, bo tak kazała Unia Europejska, no to świadczy o ich poziomie intelektualnym. Oni w ogóle świecą światłem odbitym albo od PiS-u, albo właśnie od polityki Unii Europejskiej. Nic nie potrafią sami wykreować, tylko pozwalają sobie narzucić narrację pisowską, albo tą, którą narzuca Polsce Unia Europejska, bezkrytycznie realizując te wszystkie działania. No więc to jest pewien dramat, w którym żyjemy. No i trzeba mieć nadzieję, że ludzie będą na tyle świadomi, że w najbliższych wyborach parlamentarnych, do Sejmu, do Senatu, ale także w wyborach europejskich, postawią na takich ludzi, którzy będą reprezentować rzeczywiście ich środowisko. Nie szyldy partyjne, tylko konkretni ludzie, którzy będą mieli coś konkretnego do zaoferowania i będą się mogli wykazać tym, że coś konkretnego w przeszłości zrobili. Ostatnie moje pytanie, takie trochę z tych dziwnych. Panie Przewodniczący, atak na naszego członka związku, który się odbył 12 maja pod jego domem. Został... Atak na ciebie, to nie ukrywanie. No tak, tego. Zostałem. Ja się temu nie dziwię. Parę słów dla tego pana. Ja się dziwię, że to tak późno, tak? No dlatego, że my tym swoją robotą na mediach społecznościowych wkurzamy wielu ludzi, także tym wywiadem, tak? To ten związek nie mieści się w sferze komfortu różnych geszefciarzy, którzy chcieliby albo oszukiwać ludzi, albo ich okradać, albo jedno i drugie, tak? Niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której od 20 lat władza, która rządzi Polską, praktykuje to na co dzień. I kanał, na którym mówi się troszkę prawdy, bo nie całą, bo nie starczyłoby miejsca, tak? Ale w tym docierają do ludzi takie informacje, jak te, które przekazujemy, w którym staramy się także udostępnić miejsce dla ludzi, którzy myślą podobnie jak my. A nie jest mało takich ludzi, którzy propolsko, patriotycznie myślą o tym, co się z nami dzieje. No musi umierać, tak? Lepiej byłoby mieć takich pokornych związkowców, jak ci z Solidarności, co machają balonikami, a raz na rok zapowiedzą demonstracje, które w ostatniej chwili odwołają, niż mieć gryzący związek zawodowy, który nie wiadomo co zrobi i nie wiadomo co powie. No ale tak jest. Panowie, trzeba się do tego przyzwyczaić i jakiekolwiek próby zastraszania, przekupienia czy szykanowania tego związku zawodowego skończą się dla was bardzo źle, bo to nie jest pierwsza władza, która chce nas zniszczyć. Tak? Były lepsze w tej materii od was. To jest związek, który ma za sobą bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o walkę z patologiami i z tej drogi nie zejdziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Takie